Cześć, nazywam się Piotr Pietrogajski, ścigam się do zespołu Passim Racing Team. Zapraszam na okrążenie toru Watkins Glen moim Audi R8 LMS Evo 2. Zaczynamy. Dohamowanie do T1 tuż za markerem 200 stóp, wejście w apex, nie za dużo kerba, szerokie wyjście, tutaj limity są bardzo, bardzo luźne. Jak najszybsza aplikacja gazu, bo następne 3 zakręty lecimy bez odjęcia. Zakręty 2, 3, 4 w suchych warunkach to jest bez problemu flat out. I wypadamy na prostą przed szykaną, gdzie z pewnością będzie dużo okazji do przyznania w trakcie wyścigu. Zbliżamy się do chyba najciekawszego fragmentu toru, czyli szykany inner loop, hamowanie za 300, redukcja do 4, ostre cięcie dwóch pierwszych kerbów, stabilizacja gazem. I wpadamy w długi prawy outer loop. Chwilowe odjęcie gazu, czekamy na odpowiedni moment, żeby docisnąć gaz znowu, szerokie wyjście, korzystamy maksymalnie z limitów toru. Zakręt shoot, duży camber, redukcja do 3, utrzymujemy jak największą prędkość w zakręcie i znów jak najszybciej na gaz i szerokie wyjście. Dohamowanie do tołu, bardzo późne na 100, pochylenie toru tutaj pomaga nam, wczesna aplikacja gazu, tylna oś chce nam trochę uciec, ale ważne, żeby nie wyjechać za szeroko, bo nie ma tutaj żadnego pobocza. Chwilę odpoczynku na prostej but i trzeci sektor, w którym będę łatwiej stracić czas. Zakręt hill, redukcja do 2, szybko na gaz, korzystamy z pobocza na wyjściu i przechodzimy z powrotem na prawą stronę toru. Zakręt 9 chyba najtrudniejszy na torze, te problemy bardzo duże z trakcją na szczycie zakrętu. Trzeci bieg i przygotowanie do zakrętu T10. Tutaj bez hamulca, odjęcie gazu, tylko żeby dociążyć trochę przód. Szeroko na wyjściu, na kerbie, wracamy na lewą stronę, delikatne tapnięcie hamulca, znów jak najszybciej na gaz, blisko bandy i prosta startowa. Wpadamy na metę z czasem 1:43:0. Przy odrobinie pracy nad setupem myślę, że spokojnie można tutaj wykręcić poniżej 1:43 w tych warunkach. Dzięki za obejrzenie mojego onboarda i zapraszam serdecznie na kolejny wyścig w lidze Dix Racing. Cześć!